tym, co mówiliśmy na przedpołudniowej sesji, głos teraz zabierze pan generał Boruta Spiechowicz. Jako najstarszy generał II Rzeczypospolitej Polskiej, wierny żyjący nad Wisłą, wzywam was, drodzy przyjaciele, w imię miłości, a nie nienawiści, uczcie się Rzeczypospolitej z myślą o Polsce i tylko o Polsce. Gdy ojczyzna go wzywa, co też on czyni? Poświęca swe życie. Jako żołnierz trzech wojen, dwóch obozów niemieckich, siedmiu więzień sowieckich, a w tym także miesięcznej ciemnicy pod basztą Kaczubieja na Buterkach, życzę wam moim udręczonym sercem mądrości w jakże ważnych obradach nad ratowaniem Rzeczypospolitej Polskiej wszystkich Polaków.